Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sprawdzimy, co się stanie, jeśli wysuszymy herbatę. No bo wiemy, że herbata składa się z wody i jeszcze z czegoś tam jeszcze, co jest rozpuszczone w wodzie. Więc spróbujemy to wyjąć z wody i sprawdzimy, co to jest. Więc do dzisiejszego odcinka będzie potrzebny garnek i herbata. No dobra, może trochę mniej herbaty. No ale jakoś to... Więc lecimy do odcinka. Okej, także zrobiłem pewną konstrukcję, 5 herbat, trochę wody, one będą oczywiście w garnku. Wszystko możemy ładnie zamknąć i gotować. Które to? To. Gotujemy. Lecimy. Patrzcie na to, już tutaj się zaczyna coś wydzielać, ten cały herbaciany smak, aromat. Zobaczymy, jak to zaraz będzie wyglądało. Coś tu się zaczyna robić w tej chwili. Widać, że herbata się bardzo parzy jakby. I już tutaj widać, że woda jest brązowa. Wydaje mi się, że muszę wkroczyć i wyłączyć i oczywiście wyjąć te wszystkie herbaty. Wiem. Proszę. Wiecie co, okazało się, że cały czas trzymaliśmy na małym palniku ten garnek. Zobaczcie, jak to teraz zasuwa. Patrzcie na to. Boże. Teraz to wyparuję w 5 minut. Mamy dym? Nie ma dymu. Mamy dym. Okej, także widzowie, uzyskaliśmy to, co chcieliśmy uzyskać, czyli taką czarną maść, która jest całym smakiem herbaty. Wy to zazwyczaj pijecie pewnie, w sensie na pewno, z wodą i to jest wasza herbata. No i... to jest ciekawe, że to tak wygląda bez wody. Jeśli was to zaciekawiło, spodobało się to wam, to zapraszam do zostawienia o takiej łapki w górę. A jeśli wam się to totalnie nie podoba i nie widzicie w tym sensu, no to zostawcie łapkę w dół. Zapraszam do subskrypcji, komentarze też miło widziane, wszystko miło widziane. Do zobaczenia w następnych odcinkach na moim kanale. Cześć!